Obwodnica północna, na której teraz się znajdujemy, tutaj prace dobiegają końca, remont zaczął się 15 lipca, mówimy o odcinku około 1,5-kilometrowym od punktu ważenia pojazdów do prawie do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 414, czyli z ulicą Wrocławską. Tutaj za nami widać postępują prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego, czyli po prostu malowane są pasy. Było sporo pytań, było sporo takich zastrzeżeń, dlaczego nic na przykład w zeszłym tygodniu tutaj na obwodnicy się nie działo, bo ostatnie prace asfaltowe miały miejsce 25 lipca, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to spowodowane warunkami technologicznymi, po prostu związki organiczne muszą z asfaltu odparować, potrzebny jest do tego czas około 2 tygodni, no i wówczas możemy dopiero przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego, tak aby to oznakowanie poziome w odpowiedni sposób się przyjęło. Kończymy już remont tego blisko 1,5-kilometrowego odcinka na obwodnicy północnej. Jest duża szansa, że od jutra, od środy przywrócona zostanie stała organizacja ruchu, czyli będziemy obwodnicą północną na tym odcinku poruszali się w obu kierunkach. No i też dobre informacje mamy z ulicy Wrocławskiej. Do końca dobiegają prace już na odcinku od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z ulicami Niemodlińską i Nysy Łużyckiej. Jest też szansa, że w okolicach weekendu w obu kierunkach ulicą Wrocławską będziemy mogli przejechać.